dosyć tak no, smutny. W każdym razie on, Adam Boisko, i w Francji, nie wiem czy pan, że to z Francji przedostawały się do Anglii, choć Polacy tam więcej, jak, bo Francuzi dużo się poddali, oni oddali swoje, a Polacy walczyli i tak mówili najpierw, że walczył, tam zginął, a później była wiadomość, bo u nas Górka z córką mieszkał, a ona wyjechała do Lwowa, a później też córka, i karmiły się na tyfus, aby się uratować właśnie przed. No i później nie było takiej wiadomości, tylko już po wojnie, to już był seminarium w Słupsku, odwiedził go Rumański, był gdzieś zastępcą dyrektora w stadninie koni i przyjechał tam koło Słupska gdzieś załatwiać jakieś konie czy sprzedaż koni, i dowiedział się, że Józio tam jest, i odwiedził, i opowiadał, że nie wie, co się z tymi starszymi stało, ale Ewa dostała dożywocie, bo była jakąś tam AK, jakimś, no w każdym razie dowódcą czy czym, ale później jak tutaj zaczęli tak jakoś trochę zwalniać, to wypuścili, i ona gdzieś osiedliła się koło Cieszyna i kartki prosiła, że jeśli by tam kto spotkał Józia, żeby to przekazali, to Józio tyle wiedział. W każdym razie o tym, to przed samą no, wojną, to tak właściwie różnie tam się działo. Wspomnienia takie zostaje, bo to była właściwie ostatnie takie, no, w lesie wtedy festem, i kraj tam był, wszystko, a tutaj na drugi dzień powiadają. Wojsko trzeba, to i za 3 dni już by zbombardowali tam w Wieloń, bo to najpierw mówili tam na Śląsku, a później się okazało, że jednak zbombardowali tutaj między Piłą a Krzyżem Wieloń. Także to wszystko. A coś wiadomo o Romańskim? Romański 2 razy jeszcze odwiedził. No, był gdzieś stadninie koni, między tam gdzieś, no, bo nie, i 2 razy odwiedził Józia, ale nic takiego. W każdym razie przeżył, i to, no, bo Romańskiego i księcia Krala, tutaj Czarnodolski, taki drugi, mieli zamordować. Dostali rozkaz z tym od banderowców, oni się nie odważyli, to ich zamordowali. A tu już ostrzegli, więc tam już na noc zamykali, to jakoś dzięki temu, że tam się zginęli, to się wydało, Kral i Romański zostali uratowani.